Hejo, tutaj Lisiczka. Witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku Nisze. Nisze ma już wersję 1.02, ale widzę, że nadal możemy grać w 0.9.1, więc zagramy. Pewnie aż tak dużo nie dodali nowych rzeczy. Na całe szczęście, bo gdybym musiała znowu zaczynać od nowa, to bym się chyba rozpłakała. Dopiero co zaczęliśmy rodzinę. W tamtym odcinku chyba mieliśmy po długiej przerwie, w poprzednich odcinkach, graliśmy po długiej przerwie, było mnóstwo nowych rzeczy, których ja nie ogarniałam, mnóstwo nowych genów, mnóstwo wszystkiego, po prostu historia Adama. O, i fioletowe oczka. I jesteśmy na nowej wyspie, takiej malutkiej. Aha, nikt już nic nie może, ty możesz. A, to się... A, oni mają wszyscy słabo. Jejku, czemu ja ich mam tak mało? 8 członków stada, pada deszcz. Dobra, widzę, że pada deszcz. No, nie. O, coś ci się udało, super. Tobie się nic nie udało, ale nie mam co z wami robić, więc... Ty jesteś panem, ty jesteś panem, ty jesteś panią. Jakie macie... A, dobra. Ty jesteś panią. D, I, G, F i C. Jesteście dla siebie stworzeni. Idź tutaj. Ona jest taka malutka. O, ty możesz zbierać. Patrzcie. Zabiłam. Trochę musimy... O, jest kolejne gniazdo. Szkoda, że tutaj nie ma. Tego przełożę tutaj, to będą mogli ogarniać bardziej. A reszta się rozciągnie trochę. O, dorósł. A, zapomniałam. Wyszło? Nie. Który z was ma małą? Ty masz 1 i 2, 1 i 3, a ogólnie macie 3 i 4 razem. No to dużo całkiem. O, jest, udało się. Tego już nie przesunę. A ona za to nie może zbierać. Dobra, nie, zostań. Albo wiesz co, przejdź tu. Mamy trochę jedzenia. A, tu coś leży, patrzcie. Myślałeś, że cię nie zobaczę? Dobra, tu jest woda. Musimy powiększyć stado. Przede wszystkim musimy powiększyć stado. O, no właśnie, o to mi chodzi. To wezmę trochę. Co nam wyszło? Tata! Tata wyszedł, który ma 4 siły. Jest silny, potrafi łowić, ma kły, 1 pływania i 1 szybkości. I tyle, nie może zbierać, o kurde. No to ciężko, ciężko. Cię miałam tu przesunąć. A wy się mieliście trochę rozsunąć. Rerare, ty nie jesteś taka stara. Kiruno całkowicie nie jest stary. F i C i D i gwiazdka. Wiecie co, przejdźcie tam obydwoje. Ty też przejdziesz później. To idź w tą stronę może. Myślę, że nie powinno być aż tak źle. No spróbuj, może coś zbierzesz. Okej, usiądź na gnieździe i czekaj, a on zaraz do ciebie dołączy. Tu na dole nie będę miała nikogo, ale jak to dziecko dorośnie, to przestawimy je. Chociaż kawałek.
Ty idź tutaj do niej. O, udało się za pierwszym razem, patrzcie. Czemu oni wszyscy nie umieją zbierać? Ja to miała straszne problemy. Udało się. I będziemy mieć problem. Mamy tutaj jedną rodzinkę. Mamy tutaj drugą rodzinkę i tutaj nam znowu ktoś zginął. I nikt z nich... O, patrzcie! Wankirku. Ma 4 siły, 1 zbierania. Jest, nareszcie coś ze zbieraniem. To jest słabo, ale lepsze to niż nic. Wiecie co? Ona ma jakiś ten... A tego już nie mogę zmienić i tego też nie mogę zmienić. Spoko. Ale wam mogę. Ja bym chciała, żebyście mogli zbierać. Deformed Paw. Nie chcę. Runner. O, tak. Nimble Fingers i co jeszcze bym chciała? Do tego muszę kogoś za... Dobra, dam to. Ty będziesz miał... Okej, okay, te. I może coś byś miał... O, czerwone rogi. Niech będą. To mamy tych załatwionych, dobra. Ty możesz coś zbierać, cokolwiek? Chyba nie. Ale możesz stać gdzieś tutaj. O, tu na przykład. Tam będziesz sobie stał, tam będziesz bezpieczny. Nie! Dobra, nieważne. Ty miałeś tu usiąść. To teraz tak, muszę przejść i tutaj sobie wyczyścić, bo nic właściwie nie widzę. Dobra, wyczyść trawę. Co my tu mamy? Koko. Dziewczynkę, która ma 1 zbierania i 2 siły. Wszystkie mają kły. Nieźle. Przynajmniej nam się trochę stado powiększa. A, nie miał nic już. A, ona po prostu sobie wchodzi do wody. I się ochładza przez wodę. Dobra. Nie powinnaś dostać przeziębienia, prawda? Powiedz mi, że nie. Dobra, wracaj. Okej, zaszła w ciążę. Super. Tego chcieliśmy. Musimy mieć więcej maluchów. Mamy tutaj rodzinkę jedną. Jak tak patrzę, to wszyscy są rudzi. Wszystkie stworki rude są. On nie umie zbierać. Dobra, ty możesz ogarnąć te dwa. Ty jak podrośniesz, pójdziesz w tą stronę. Ten cały czas idzie w tą stronę, żeby sprawdzić. A ty... Nic nie robisz. O, jaka fajna różowa! 1 zbierania i 4 siły, dobra. Jej też dam paluszki, żebym nie zapomniała. Paluszki, paluszki i... Nie ma jakichś innych rogów? Rodzaju rogów czy coś? Tylko kolory i... I kolory. To zostawię jej na razie. Jeden jej na razie dam. Ty możesz bardziej zbierać?
Tak, to ty idź powoli tu. Ty tu będziesz zbierał. O, tu jest ten taki dziwny coś. Nie wiem, co to jest. Coś tam jest. Coś gdzieś kogoś zabiło. To jest Rabil. Patrzcie. Koanasi, która ma dwa siły i jeden zbierania. Pewnie ma jakieś nowe geny, które mogą wejść do tego, jakie ona ma dziwne ciało. Czasami tak dziwnie. Jejku, ona ma też fioletowe oczy. Jaka śliczna. Dobra, ty możesz zbierać. Tu na dole, a kurde, gdyby tej skały tu nie było, to bym postawiła ją pomiędzy dwoma krzakami. Na razie, czy ona będzie w stanie przejść? A, nie umiem ustawić. Halo. Dobra, jest. Co nam się tu urodziło? Kukir. Kukir, który ma łowienie 5 siły, 1 zbierania. Ło matko. Ale mocny. A, ty masz ustawione te fioletowe oczy. Ty masz ustawione czarne rogi. Dobra. Się w ogóle urodził z rogami? Tak, urodził się. Wy macie co ustawione? Też rogi i łapkę. Oraz paterny. Spoko. Nie wiedziałam, co tutaj ustawiać jeszcze wtedy, więc zwalę na to. Dobra, to tyle, co mogę zrobić. Jest nas 10. Super, bo zamiast się obniżać, to... O, ucieka, nie uciekaj. Nic ci nie zrobię. Okej, ona jest już z drugiej strony. Ty możesz wyjść. Spróbuj coś. Nic się nie udało. Coś tutaj chlupocze. Boję się ją tak zostawiać po drugiej stronie rzeki. Ale ona. Ciekawe, jakby ona poszła. Jakie ona ma geny? D i F. D i C. G i F. Ona ma DF, ona ma takie same geny jak wszyscy. Jak nie będę miała nic innego, to najwyżej jej wybiorę kogoś stąd. Dobra, ty tutaj zbierasz. Gdzie tutaj coś chlupocze, kurde, cały czas to słyszę. Nie wiem gdzie. Coś gdzieś się rusza i chlupocze. Tam jest gniazdo. A, może to, że nie udało się zajść w ciążę. Ale fajnie zrobili, że nie da się teraz za każdym razem zachodzić w ciążę. Jest to jakieś tam utrudnienie. Ona nie chce do mnie dołączyć. Co za niedobra. Dobra, najpierw ty. Ojejku, ale nam się... A, tak chlupoczą jak się zbieram. Dobra, Isana ma 6 siły, 4 łowienia i 1 pływania. Dobra, ty się tam rusz. Ty sobie tutaj chociaż troszeczkę. Dobra, ty jesteś na tyle dorosły. Możesz zbierać, możesz zbierać. Dać go gdzieś na górę, czy dać go tamtędy z siostrą? Tędy idzie. No to może oni się spotkają. On jest jak. No, on jest bardzo młody. Nie, ten, tak, dobra.
No dobra, dołącz do nas. Ty masz jakieś inne geny, nie? B i K. Ona zaraz F i C. Ona zaraz umrze. Trochę głupio tak mówić, ale ona zaraz umrze. To też nie jest najmłodsza. A ten ma F i C, B i K. O, zeszła od razu w ciążę. Fajnie. Tu mamy co? Wentawan, który ma 4 siły, 1 zbierania. Przynajmniej mają ten jeden zbierania, kurde. Bo byłby naprawdę problem, gdyby... Gdyby nic zbierania nie mieli. Okej, okay, nie mam na ten dzień żadnych wiadomości. Ty sobie zbuduj gniazdo. Ty się stąd wyniesiesz. Tutaj na dół, w tą stronę. Jakie malutkie! Wydaje mi się, że on jest mniejszy niż te inne niektóre. Albo ona, znaczy ona. Dobra, on idzie tamtędy. Ty tutaj zbierasz. Ty idziesz w dół. Ty też możesz iść tutaj w dół przecież. I ty też w dół. Serio nie udało się ani razu? Ja cię kręcę, beznadziejni jesteście. Dobra. A ty tutaj dalej szukaj. On może pójdzie tam w górę. On, jemu też dużo nie zostało. On może w ogóle jakokolwiek pływać? Powinien móc pływać, więc powinien móc wejść do wody. Dobra, chyba nam tyle zostało. Dobra. Urodziło się, urodziło się, urodziło się. I tutaj, że nie zaszła w ciążę. Spoko, wszystko usuwam. Powinien dać taki przycisk, żeby usuwać wszystko naraz. Dobra, urodziła się Meko. Meko, która ma 1 zbierania i 2 siły, czyli taka słaba. 2 zbierania i 2 siły, Kirkuduk. Dobra, ty najpierw spróbuj przejść tutaj. Będziesz pomagał pannie Koko. Koko, co ma piękne oczy. Dobra, wy tu pozbieraliście. Ty idź tutaj i pozbieraj. Ty pozbieraj na razie tutaj. Tu pozbieraj. On ma bardzo słabe zbieranie. Ona. I tu się urodził się Nuku, który jest całkowicie czerwony. Nie wiem, jak mi się to stało, że mam całą rodzinkę czerwoną, od góry do dołu. Zbieranie 2 i siła 2, czyli tak średnio. Gdzie jest drzewo genealogiczne? Tu? Nie, zmieniam tutaj, czym widzą. Tu? Tak. Ale miałam jakieś brązowe, ale zostały mi same czerwone. Mogę sobie to układać. Fajnie. Tylko, że mi to nic za dużo nie daje. Dobra, tu mamy załatwione. Ty zostajesz przy nich. Ty możesz zbierać. Nie będę cię może teraz już dawała do wody, bo jak zostaniesz przez noc w wodzie, może coś się stać. Tego bym nie chciała. Kto jeszcze może cokolwiek robić? Ty. O, patrzcie tego bezczelnego królika. Okej. Okay. Mam cię.
Ile królików tutaj jest? Oszalały chyba. Ktoś umarł i zaczął padać deszcz. A, ona tutaj. Zostawiła maleństwo, biedne, samotne. Dobra, wy dwie. Wy dwoje wychodzicie. Ty wracasz. Ty idziesz tu. Ty wychodzisz i ty wracasz. I jeszcze pozbierajcie trochę. A, i to tyle. Dobra, wy idziecie w tą stronę wszyscy. Mają gniazdo przynajmniej. Aj. O, stąd możesz zbierać, spoko. Jeżeli możesz, to spoko. Mało jedzenia. Na wyprawę na jakąś kolejną wyspę chyba trochę mało. 30 jedzenia na 15. Oj, 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 oj. Dobra, mamy... Przede wszystkim trzeba pozbierać jedzenie. Każdy, kto może, zbiera jedzenie. Co tu się nam urodziło? Dwa zbierania i dwa siły, dobra. Oraz koana, jeden zbierania i trzy siły. Jejku, te jeden zbierania mnie tak wkurzają. Dobra, gdzie mamy jakiś nieobstawiony krzaczek? Nie mamy. Dobra, ty i tak nie możesz zbierać, więc idziesz. Ty idziesz z nim i odkrywasz teren. Wy też odkrywacie teren i szukacie... O kurde, ale bingo. Ale bym go wzięła i... Meko może zbierać. Ty masz dwa zbierania. Ra? Na razie nie chcę mieć więcej dzieciaków. Dobra, dojdź tutaj do krzaczka. 35 to dalej mało. Dobra. Wiecie co? O, tutaj są ryby. Tu można by łowić ryby. Czy któryś z was może łowić ryby? Ty masz 4 łowienia. Jak dojdziesz tutaj, to będziesz mogła łowić ryby. I tam są jakieś... wodorośla czy coś. Może też to możecie jeść. Dobra, mam już plan. Musimy przede wszystkim zebrać dużo, 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 naprawdę bardzo dużo jedzenia. A potem możemy iść w tą stronę. I tak się kierujemy w tą stronę, więc możemy w tamtą stronę na wyspę przejść. I zobaczyć kolejną wyspę. Może nam wyjdzie coś ciekawszego. Może trafią się jakieś nowe osobniki, które nie będą czerwone. Oprócz tej świnki różowej. Patrzcie, patrzcie, jaką mam różową świnkę. Sis. Sis jest taką różową świnką. Dobra, to z tą naszą różową świnką kończę ten odcinek. Dziękuję, że oglądaliście i byliście ze mną. Mam nadzieję, że nie możecie się doczekać kolejnego odcinka, tak samo jak ja. I trzymajcie się. Pa, pa!